Witam wszystkich ponownie w rozpoczęciu kolejnej hejbaty torebkowej. Tym razem zabieram się za hejbatę Dimy, Jous, Łytwien z Vanilla, czyli właściwie hejbatę czajną cyjońską z aromatem francuskiej wanilii i juzy. I ponownie jest to w sumie hejbata, którą już kiedyś piłem i ponownie właśnie chcę się jej napić dla ponownego, powiedzmy, przetestowania, napicia się. Kiedyś ogólnie tak samo jak tego Joibosa Astie, oceniałem właśnie tą hejbatę dość wysoko, powiedzmy. A to zdecydowanie jednak sądzę, że właśnie taką wysoką ocenę właśnie nie zasługiwała. Dlatego właśnie chcę sobie napić ponownie i ponownie sobie ją troszeczkę przetestować. Ogólnie właśnie smaki w tej hejbacie były takie, powiedzmy, nawet dobre, w miarę. Troszeczkę też pamiętam miłzane, słodkawe trochę. Dlatego ją dość wysoko oceniłem. A i ogólnie ta hejbata miała niestety dość duży problem jeden. A mianowicie właśnie w tym swoim smaku, aromacie miała coś takiego dziwnego, perfumowego, powiedzmy. Tak jak się właśnie wącha różne perfumy, to dają one takie specyficzne uczucie, takie dość mocne, intensywne, takie więc drażniące uczucie w nosie. A więc ogólnie jeśli wąchacie jakieś perfumy, czy wąchacie coś, to po prostu wiecie, że jest to perfum, bo daje takie specyficzne uczucie i specyficznie właśnie po prostu pachną perfumy. A więc po prostu jak to wąchacie, to wiadomo, że są to perfumy. I właśnie w tej hejbacie było coś takiego właśnie dziwnego, perfumowego. To znaczy jak sobie ją, może nie tyle co wąchało, chociaż akurat zapachem to nie pamiętam, ale bardziej w smaku. Jak się ją smakuje, to właśnie w buzi pojawia wam się jakiś taki dziwny, perfumowy właśnie smak, który jest tak bardzo po prostu z perfumami kojarzy. Taki dziwny właśnie smak i takie też uczucie on daje w buzi. Po prostu jakby się też piło jakieś perfumy trochę, powiedzmy. Taki dziwny tutaj smaczek jest. I co ciekawe, to nie jest jedyna hejbata Dimy, która coś takiego ma, bo razem chyba z tych hejbat, co piłem, chyba miałem takie coś w trzech hejbatach, tak mi się wydaje. Około trzech hejbaty, które piłem Dimy, miały właśnie w sobie w smaku taką dziwną perfumowość właśnie. I nie wiem, czym to jest spowodowane, czy użytymi aromatami tutaj, czy może po prostu sposobem zaromatyzowania. Nie wiem, ale tak czy inaczej, no, z trzech hejbaty Dimy około miały właśnie taką dziwną perfumowość w sobie, w smaku. I właśnie ta hejbata jest jedną z nich. A więc dlatego też chcę sobie jej ponownie napić, przetestować, aby też no zobaczyć, jak ta teraz perfumowość mi tu będzie smakować i jak ogólnie cała hejbata będzie mi teraz smakować. Ale dobra, tak czy inaczej, sprawdźmy sobie, co mamy na opakowaniu, następnie otwórzmy, sprawdźmy, powąchajmy i na końcu zapasmy oczywiście. A więc dobrze, jeśli chodzi o opakowanie, do przodu mamy oczywiście jej nazwę, przedstawienie. Na górze mamy zwykłą grafikę, nic szczególnego. Po boku, po prawej stronie i po boku, po lewej stronie mamy opis hejbaty, czyli takie tam nic szczególnego, powiedzmy. Hejbata czajna średniej mocy o inspirującym aromacie kwiatowym. I takie tam rzeczy, nic szczególnego, powiedzmy. Następnie z tyłu też mamy jakiś tam opis w jeszcze innym języku, czy tam jakieś dziwne informacje, czy jakieś coś tam mamy. No i najważniejsze rzeczy mamy na samym spodzie, czyli mamy tutaj datę ważności, która aktualnie jest tutaj do 10.2018, czyli dużo. Mamy tutaj razem 40 gram hejbaty, 20 stoskowych torebek po 2 gram. Sposób polecany tutaj zaparzenia jest w 100 stopniach, 220 ml i od 3 do 5 minut. Co właściwie jest tak naprawdę zupełnym kopiuj w kij na każdej czajnej, aromatyzowanej hejbacie Dimy. Dosłownie to samo mają na każdej ich czajnej hejbacie aromatyzowanej. 100 stopni, 220 ml, 3-5 minut parzenia. No i mam oczywiście składniki. Czajna cyjońska hejbata z dodatkiem aromatu juzy i francuskiej wanilii. Yeast High Grown Pico. Tylko nie wiem, czy w przypadku i tak hejbat pokruszonych ma to jakiekolwiek znaczenie, no ale jest, powiedzmy, Yeast High Grown Pico. Składniki. Czajna cyjońska hejbata, przecinek aromat francuskiej wanilii 4%, przecinek aromat juzy 0,5%. No i to tyle. Czyli mamy 4% tej francuskiej wanilii i 0,5% juzy. I to tyle, co mamy na opakowaniu. W takim razie zabierzmy się teraz za otwarcie i zaparzenie. I w środku mamy ujotkę do każdej
ich tej kwadratowej hejbaty z Sei Excepcionaj, właśnie te kwadratowe takie ich pudełka Dimy, to jest Sei, jak ją sobie nazywaj, Excepcionaj, jak tutaj widać. I ogólnie jest tam chyba jakieś 12 hejbat w tej Sei, czy coś takiego w sumie. W sumie ja większość z nich już w sumie piłem i testowałem kiedyś. A i tak, tutaj jest ujotka z innymi. Co nie wiem, taka ciekawostka, jak przy tym jesteśmy, to w sumie wam też mogę powiedzieć. A mianowicie, tutaj widzicie, mamy podane wszystkie hejbaty z tej Sei właśnie. A co ciekawe, jedna z tych hejbat aktualnie nie jest już w tej Sei. I to jest, zdaje się, ta hejbata tutaj. To jest coś tam tofi z miętą, czy coś takiego. No, tam zdaje się tofi z miętą, właśnie takie niebieskie opakowanie. I co ciekawe, właśnie tej hejbaty już nie mają w swojej ofercie od naprawdę długiego czasu. Za to mają jakąś tam inną hejbatę, a tej nie mają. A więc, no taka ciekawostka właśnie. I mimo iż tej hejbaty już nie mają, a zmienili właśnie ją na coś innego, to ujotki najwidoczniej albo drukują dalej takie same, albo mają po prostu dużo pewnie ich wydrukowanych, dlatego używają dalej starych informacji na tej ujotce. Taka ciekawostka mała. Tak czy inaczej, ja tego nie potrzebuję oczywiście. No i mamy same w sobie opakowanie w środku z hejbatą. Wszystkie te hejbaty właśnie z tej serii są pakowane w taką po prostu folię. Zresztą ogólnie hejbaty Dimy aromatyzowane są też pakowane w takie folie właśnie. W środku już nic więcej nie ma. No a hejbaty mamy zapakowane w tą folię. O, już się rozchodzi bardzo intensywny zapach. O, i to faktycznie jest taki typ perfumowy. Taki w sumie perfumowo juzany, słodki, nawet fajny, bardzo fajny zapach, tylko bardzo jest naprawdę perfumowy w sumie też. O, okej. Jak to mocno też pachnie. Naprawdę, to jest taki bardzo perfumowy zapach. No i pachnie przyjemnie, tak, pachnie fajnie. Tylko nie wiem, czy takie, powiedzmy, perfumowe zapachy to jest coś, co do końca chciałoby się mieć w hejbacie. Zapachy i smaki. No, ogólnie tutaj te hejbaty są tak dość mocno, jak widzicie, wpakowane i poprzyklejane, powiedzmy, do siebie na taką kubkę tutaj, połączone. No tu, jak widzicie, nawet się ten złączyły ze sobą. No i ogólnie są tak wciśnięte tutaj. Dimy ogólnie, wszystkie hejbaty Dimy z tej serii Excepcional są tak samo opakowane, jedynie normalne ich podłużne takie opakowania z aromatyzowanymi hejbatami są troszeczkę lepiej poukładane w nich, powiedzmy. No i pachnie to ciekawie, faktycznie tak troszeczkę juzanie, chociaż bardzo perfumowo. To nie jest taki bardzo taki wprost juzany, fajny zapach, ale bardziej no taki perfumowy, taki zdecydowanie przetworzony juzany zapach. No i tak czy inaczej, tak troszeczkę perfumowato to pachnie. Dobrze, to sobie zamykamy, tego już potrzebować nie będziemy. I jedną torebkę na tej hejbaty mamy. Są to właśnie torebki stos... Aha. No dobrze. No dobrze. Są to hejbaty stoskowe, piramidkowe, powiedzmy. No i niestety ujwała mi się ta zawieska. Niestety, zawsze takie zawieski mają tendencję do ujewania. No cóż. No i tutaj jest nawet dość intensywnie pachnie, tak perfumowo. Może nawet z jakimś mydłem bym sobie też to skojarzył. No po prostu to czuć właśnie, że to jest taki bardzo przetworzony czegoś zapach właśnie, jak jakieś mydło, perfumy. Jakiś też może nawet taki jakiś płyn do kąpieli, powiedzmy. No, wiedzę, zawsze w takich, powiedzmy, produktach chemicznych te zapachy zawsze czuć, że są takie inne, przetworzone bardzo. Zdecydowanie czuć, że nie są właśnie takie świeże właśnie te zapachy w takich produktach chemicznych. No i właśnie tutaj ten zapach daje takie podobne odczucie właśnie jakiegoś takiego mydła, perfum, czegoś takiego. Teraz mi się szczególnie z mydłem kojarzy. No i wiecie, zapach nawet przyjemny, tak jak na taki perfumowaty to jest całkiem przyjemny. No jeśli chodzi o listce w środku, no to są po prostu pokruszone mocno. Nie będziemy sobie ich tutaj jakoś tam otwierać, sprawdzać, bo raczej nie ma sensu chyba tego robić. No i listy są tak znacznie dość mocno pokruszone. No, coś mi się w ogóle zaczęło rozsypywać. To chyba tutaj, gdzie mi się ujwało, to sobie jakaś może mała dzójka zrobiła czy coś. No mniejsza. A tak czy inaczej, no to by było tyle. Możemy zabrać się za zaparzenie. Aha, i będę sobie ją parzył też w 300 ml ciągle.
i dzisiaj zapłacimy sobie w 3 minutach. A później tam popatrzę inne wejścia, których co prawda z Wami już tam patrzeć i testować nie będę. Oczywiście tam sam już je potestuję. I dopiero na sam koniec już tam ostateczne podsumowanie dla Was zrobię. Które tam wejście wyszło, jakie, jaka była najlepsza i takie tam rzeczy. No dzisiaj sobie tylko tą 3-minutową sprawdzimy. A jeszcze sobie sam będę testować. Bliższe, jakoś tam powiedzmy rozwinęły. Chociaż ja co ja z takiego znaczenia tutaj w torebkowych hejbatach to większego nie ma. No tak czy inaczej, napaj wyszedł nam powiedzmy dosyć mocno czerwonawy, bym powiedział. Gęsty dosyć nawet, czerwony. No naprawdę taki dosyć gęsty. Nawet taki częściowo czajnawy, bym powiedział, a jeno głównie czerwony kojoj. No dobrze, to ja sobie w takim razie teraz poczekam, jak jest tam jeszcze może 10, 15 minut, aż mi się to ostudzi. No i przejdziemy wtedy do spróbowania. No i dobrze, jestem w takim razie z powrotem po około tam 15-16 minutach. Napaj już nam się wystarczająco ochłodził. A więc sprawdźmy, co nam z tego wyszło. A więc po pierwsze zapachy już w ogóle czuję tutaj właśnie, że są faktycznie dość intensywne, bardzo właśnie takie perfumowe, mydłowe zapachy, co, no wiecie, z jednej strony jest bardzo dziwne, tak, w herbacie mieć coś takiego, ogólnie w czymś, co się pije, ale z drugiej strony powiedzmy, że są to przynajmniej nawet fajne zapachy w tym przypadku, przynajmniej są przyjemne, fajne. No i powiedzmy tak trochę juzania, ale takiej bardzo przetworzonej juzy. No i dobra, spróbujmy. Napiję się to najpierw bez cukru, chociaż pewnie sobie to posłodzę, bo jednak te herbaty Dimy są dość mocne, gorzkie, cierpkie też, a więc pewnie będę sobie musiał posłodzić akurat, no a ja tak, spróbujmy jak najpierw bez cukru smakuje. No i w sumie smak mamy taki troszeczkę faktycznie jak te zapachy, takie troszeczkę przetworzonej juzy, taki też perfumowo-mydiany trochę, a jest w sumie mniej intensywny niż myślałem, że będzie. I w sumie nie jest to tak gorzki. Tak, nawet może i minimalnie słodki bym powiedział. Właściwie bym powiedział, że nawet wcale gorzki nie jest. Zupełnie wcale gorzki nie jest. Ciekawe. Troszeczkę słodki, może za to tak minimalnie czerpkawy taki, ale też nie jakoś bardzo. Czyli jednak w tym przypadku ta chyba taka gorzka nie jest. No dobrze, nawet i dobrze. Ogólnie moc napaju jest taka powiedzmy średnia. Konsystencja też taka średniowa. Średnio gęsta powiedzmy jest. Nie powiedziałbym za to, że jest jakaś bardzo ciężka, nie. Gęsta zdecydowanie trochę jest, ale ciężka. No nie, w sumie tak. Bardziej tak średnio, mało ciężka, powiedzmy. Bardziej jest, powiedzmy, jednak lżejsza niż ciężka. No naprawdę całkiem ciekawe to jest w sumie. Naprawdę, jeszcze tak zje nie smakuje. Aha, i w sumie bateria mi się rozładowała, to mi trochę ucięło materiał. Nie wiem w sumie, ile ucięło to. Tak czy inaczej mówiłem o tym właśnie, że tam w sobie smak, no jest, jest co prawda taki mydiano-perfumowy, a je. A chyba jednak najbardziej bym powiedział, że właśnie taki po prostu przetworzony juzy. Ta francuska wanilia, nie wiem jak smakuje. Czy smakuje to waniliowo? Nie powiedziałbym. Może gdy jestem jakoś bardzo pośrednio, można by sobie to z wanilią skojarzyć, taką bardziej słodką. No i ta francuska wanilia, nie wiem jak smakuje, a więc nic tutaj o tym nie powiem. No i najbardziej to tak częściej smakuje tak trochę juzanie, powiedzmy, tworzonej juzy. Ogólnie chyba kiedyś wydaje mi się, że miałem też styczność z jakimś właśnie takim produktem chemicznym, z jakimś tam też aromatem właśnie juzy. No i ten smak bo tak bardzo mi się właśnie w tą stronę kojarzy też szczególnie. Nie jestem pewien tylko co to było. Może jakiś płyn do kąpieli? Jakiś olejek aromatyczny? Czy coś takiego? Nie jestem pewien. Ale gdzieś właśnie kiedyś z takim juzanym produktem miałem styczność. I szczególnie właśnie mi się to w tą stronę też kojarzy właśnie. No jeśli powiedzmy jakoś tam używaliście kiedyś, czy używacie, czy macie jakiś takich właśnie produktów z juzą, no to pewnie będziecie kojarzyć właśnie ten zapach, smak tego. No i właśnie tak to powiedzmy smakuje. No dziwne jest to uczucie, że to jest takie mydiane, perfumowe, ale no i smakuje całkiem fajnie. Nie jest to w sumie gorzka herbata. Można ją na spokojnie pić bez cukru. Naprawdę praktycznie wcale gorzka nie jest. Dużo nawet smaków też ma zdecydowanie bez cukru. Może troszeczkę jednak za bardzo czerstwawa, powiedzmy, jest bez cukru, a i ogólnie jest ok. Myślę, że raczej nie oceniłbym w sumie aż tak wysoko, jak kiedyś ją oceniłem,
A i w sumie my season i tak oceniłbym tak nawet jedniawo, powiedzmy. To znaczy, my season jakieś takie 7, powiedzmy, bym ocenił. No jednak są takim ocenkiem przyjemne. Więc są takie misje 7, co z około bym ją chyba ocenił. Wersja 3-minutowa w ogóle, ta dzisiejsza też się dobrze zaparzyła. Wypiłem, powiedzmy, mniej więcej tutaj już połowę tego kubka. W takim razie do drugiej połowy jeszcze sprawdź, może jak się tutaj cukier z tym połączy. Bo z tego co pamiętam, ja to chyba kiedyś z cukiem właśnie piłem. Pamiętam, że chyba cukier tutaj dość fajnie te smaki rozszerzał. No i chcę sobie to ponownie sprawdzić, a więc z taką, powiedzmy, połowę łyżeczki, może taką połowę niecubatą łyżeczki. No może minimalnie więcej niż połowę, powiedzmy, tyje cukru. Posłodzone w takim razie spróbujmy. O. Nie, to się dziwne zrobiło. Nie wiem, czy co to się jakieś dziwne zrobiło. Nie powiedziałbym, że się zrobiło słodsze. Właściwie słodycz bym powiedział taka sama została praktycznie. Jako się szczególnie słodycz tutaj nie zwiększyła. Może minimalnie takie mniej częstsze uczucie daje. No i ogólnie słodycz jest mniej więcej taka sama. Ale za to coś tu się dziwnego z konsystencją i smakami pomieszało. Konsystencja jest w ogóle jakaś taka znacznie bardziej gęsta. Może nawet trochę ciężka zrobiła. A smaków jest po prostu mniej. Dziwne. We sztuki miał to zdecydowanie więcej smaku niż ma teraz, jak posudziłem. No dobra, no w takiej piopoici, w takim razie cukier z tym połączył. Może w jakichś innych piopoicach cukier się dobrze połączy, a ja nie wiem, potestuję sobie to oczywiście w kolejnych wersjach. No i dobra, i tak czy inaczej to było w takim razie na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Powiedzmy, że no lepiej w sumie ta herbata smakuje niż się spodziewałem, że będzie smakować właśnie. Myślałem, że jednak po tym czasie, jak sobie napiję ponownie, to jednak mi nie będzie już zupełnie smakować i w ogóle po prostu już nie będę chciał jej nigdy się napić. A jest całkiem w porządku, jest całkiem w porządku. Te smaki są takie całkiem przyjemne. No mimo iż się dziwnie kojarzą właśnie z tym mydłem, perfumami, jakimiś przetworzonymi produktami. No to mimo wszystko te smaki są już całkiem przyjemne, tak czy inaczej. Bez cukru też dobrze to smakuje, nie jest gorzkie, no jest nawet w porządku, jest nawet w porządku. A więc no tak, to było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Ja sobie oczywiście będę to pić, teraz je pić. No i ja w końcu przepiję się ponownie przez całe opakowanie, te 20 sasetek, w sumie 19 piramidek jeszcze. No to zrobię to ostateczne podsumowanie, gdzie ponownie podsumuję wam te wszystkie wersje. No i powiem, czy w sumie daje i tak dobrze mi się tą herbatę piło w sumie jak dzisiaj, czy jednak po większej ilości mniej mi ona smakowała. A więc tak, widzimy się w ostatecznym podsumowaniu, jak na razie to było na tyle i do zobaczenia.